Wiem, że jest połowa stycznia i tego typu podsumowania czy wszelkiego rodzaju top listy robi się na początku stycznia albo pod koniec grudnia poprzedniego roku. Ale to nie jest tego typu materiał, to nie jest tego typu podsumowanie. Wszystko, co mogłem powiedzieć o filmach, serialach, grach, które najbardziej zachwyciły mnie w zeszłym roku, zrobiłem już na swoim vlogu. Ale pomyślałem, a jakby zrobić listę rzeczy, które nie znalazły się na moim vlogu, perły, dzieła, które ukazały się w 2019, które poznałem, i którymi też chciałbym się podzielić, bo w 2020 wcale nie straciły na swojej genialności. Więc po trzy dzieła z każdej kategorii, trzy filmy, trzy seriale, trzy gry i uwaga kategoria, którą rzadko poruszam na swoim vlogu, czyli muzyka, trzy albumy muzyczne, łącznie 12 dzieł, które warto sprawdzić także w 2020, mimo że ukazało się w 2019, but what is time really? Zacznę od kategorii muzycznej. Dla mnie albumem roku był Tool, Fear Inoculum, na który czekałem 12 lat i uff, dużo miejsca poświęciłem na vlogu temu zespołowi. Ja zrobiłem odcinek o tym, co czyni Tool zespołem unikalnym, genialnym i zrobiłem analizę i recenzję samego Fear Inoculum, ale są jeszcze trzy albumy, które naprawdę warto, żebyście wysłuchali, które wcale nie schodzą z mojej playlisty. Ghost Teen, Nicka i The Bad Seeds. Podwójny album, który pokazuje, jak zamknąć w muzyce żal po stracie kogoś bliskiego i jednocześnie zrobić z tego terapię. Mam tu na myśli śmierć 15-letniego syna Cave'a, która kształtuje każdą pojedynczą kompozycję na płycie. A jednak wydaje się mieć w sobie jakieś pogodzenie się z tragedią, spokój wewnętrzny. Inaczej niż ostatni album Korna, który zbudowany jest na tragedii i stracie także ale jednak wydaje się być jak otwarta rana. Jest bardzo żywy, autentyczny i pełen rozpaczy. To właśnie Nothing. Jeden z najlepszych krążków tego bandu od lat i jeden z najlepszych albumów tego roku, szczególnie w kategorii rock czy metal. Dorzucam jeszcze Magdalene, FKA Twigs, artystki totalnej, porażającej swoim talentem. To zaledwie jej drugi album, a FKA ma już wszystkich krytyków u swoich stóp. Podąża wokalnie i duchowo drogą Björk i Kate Bush, ale kompozytorsko nie boi się odważnie mieszać gatunków i na przykład popisywać się w klipach baletniczym Paul dance'em, czego Kate Bush raczej nie robiła. Jeżeli chodzi o filmy The Lighthouse Roberta Eggersa, egzekwo z Bożym ciałem Jana Komasy, który jest naszym kandydatem do Oscara, to są dwa filmy które stawiają na pierwszym miejscu najlepszych filmów 2019, ale trzy inne obrazy, o których nawet się nie zająknąłem na swoim vlogu, to The Farewell, a w Polsce Kłamstewko, wspaniały, pogodny, zabawny i jednocześnie poruszający chińsko-amerykański film o rodzinie, która postanawia ukryć przed babcią, że zostały jej kilka miesięcy życia. płakałem, śmiałem się i wyszedłem z seansu z chęcią do życia, nie jak po Jokerze. As Jordana Pila. Moim zdaniem najlepszy horror tego roku. Cudownie nakręcony, pokręcony, balansujący między humorem a grozą, jak tu u Jordana Pila. Straszy, ale z głową, jak tu u Jordana Pila. I jak zawsze u Jordana Pila, powala zakończeniem. Chyba najlepsze filmowe zakończenie, jakie widziałem w tym roku. I wreszcie Transit. O Niemcu, który ucieka przed nazizmem, przejmując tożsamość zmarłego pisarza. Zaznaczę, że akcja filmu wcale nie dzieje się w przeszłości, co jest chyba najciekawszym zagraniem w tym obrazie. The Watchmen to jest mój serial roku 2019 i kilka innych, które omówiłem także na vlogu, ale trzy, na które nie znalazłem miejsca, które powinny znaleźć się na waszej liście, to finalny sezon Mr. Robot. Żeby w pełni zrozumieć to, co udało się scenarzyście i reżyserowi, samowi Esmailowi, to trzeba obejrzeć Mr. Robot do końca. To jest prawdziwy, pełnowymiarowy następca Fight Club i Matrixa, który fabularnie wywraca wszystko, co wydaje nam się pewne i oczywiste po kilkudziesięciu godzinach, jakie spędziliśmy z bohaterem. Rewolucyjna zabawa formą, na przykład odcinek napadów, w którym padają tylko dwa zdania, na początku, czyli There's nothing to talk about, i na końcu, we need to talk. Praca kamery, którą powinno się studiować na kierunkach operatorskich, ale przede wszystkim bijące serce głównego bohatera, który zmaga się z traumami i z chorobą psychiczną. Fleabag od Phoebe Waller-Bridge, który dopiero co dostał Złotego Globa. Bardzo brytyjski, bardzo prowokacyjny, bardzo zabawny i bardzo inteligentny. O młodej, pięknej kobiecie, która nie do końca potrafi żyć według kanonów społecznego obyczaju. I która komentuje wszystkie swoje wyskoki, wszystkie swoje romanse, rozterki i frustracje wprost do kamery do nas, łamiąc czwartą ścianę nawet zgrabniej niż robił to Frank Underwood w House of Cards. Tylko dwa sezony, łącznie 12 odcinków, jakieś 5 godzin seansów, sam raz na dwa wieczory. I Undone od twórcy BoJack Horseman, przecudnie animowana miniseria, o bohaterce nieco podobnej do Fleabag, która rozmawia ze swoim zmarłym ojcem i zaczyna poruszać się między teraźniejszością a przeszłością. A tak naprawdę zmagając się z traumami i tragediami. W zasadzie to trochę taki Fleabag połączony z Mr. Robot uzupełnione elementy science fiction. To chyba najmilsze zaskoczenie tego roku obok The Watchmen, jeżeli chodzi o nowe produkcje w TV. I wreszcie gry. Tytuł roku 2019 to dla mnie Disco Elysium estońskiego studia z Nie skończyłem tej gry, Odbiłem się od niej, przytłoczyła mnie swoimi mechanikami, powtarzalnością i niekończącą się ilością tekstu, bo to poniekąd jest interaktywna novela wizualna. Ale sam fakt, że jest w stanie podjąć tak dojrzałe wątki, że jest w stanie być tak dobrze napisana, co jest rzadkością w przypadku gier, i że jest w stanie ciekawie bawić się konwencją gry RPG, czyni ten tytuł dla mnie tytułem Gry Roku. Ale trzy inne gry. Które nie są zbyt znane. O Red Dead Redemption 2 zrobiłem dwa materiały, jeden w 2018, drugi w 2019. A które uważam, że powinniście zagrać, to. Telling Lies, sama Barlowa, prawdziwego pioniera i renegata w branży gier, który tworzy już chyba interaktywne filmy, ale z solidnym podparciem gameplayowym. Czyli nie sprowadzające się do klikania prostego tak lub nie, jak w Black Mirror Bandersnatch. Nie, to jest trochę bardziej złożone. W Telling Lies szpiegujemy nagrania wideo czwórki osób, które łączą niejasne dla nas relacje. Przeglądamy godziny niepougładanych chronologicznie nagrań wideo z ich urządzeń mobilnych, tableta, smartfona, laptopa czy peceta. Aby niczym detektyw poskładać historię i każdy z ich wątków w całość. Widać inspirację takimi filmami jak Closer, co tylko dodaje pikanterii i geniuszu tej produkcji. Must play. Nawet dla osób z Was, które nie interesują się grami wideo. A Plague Tale Innocence. Miłe zaskoczenie od Francuzów, bo to przygodówka z elementami skradanki inspirowana średniowieczną plagą czarnej śmierci, tylko tutaj, mającej wymiar niemal apokaliptyczny, liczącej miliony wszechobecnych szczurów, to jak udało się twórcom animować gromady, nie, hordy szczurów. Na ekranie, które poruszają się jak jeden wielki organizm, jest czymś spektakularnym. Dlatego widoku warto zagrać w tę grę. A mnie dodatkowo urzekła relacja między dwójką rodzeństwa i to w jaki sposób poszczególne elementy wprowadzają kroczek po kroczku coraz więcej głębi do historii i do rozgrywki. I We the Revolution. Polska produkcja, między innymi mojego kolegi Dawida Ciślaka. Wcielamy się w sędziego trybunału rewolucyjnego podczas rewolucji francuskiej. Wydajemy wyroki w sprawie zwykłych mieszkańców miasta, rewolucjonistów i arystokracji, mierząc się ze swoim systemem moralnym i nierzadko grając także o swoją własną głowę. Także 12 dzieł, które warto, żebyście sprawdzili, nie ma znaczenia, jaką preferujecie muzykę, jakie preferujecie gry, jakie preferujecie seriale, po prostu sprawdźcie to. Zaufajcie mi, po to macie bez schematu. I korzystając z okazji, chciałem jeszcze bardzo podziękować wszystkim osobom, które wspierałem przez 2019 rok na Patreonie. Tych osób jest teraz mniej, a każde wsparcie finansowe pomaga pokrywać koszty montowania materiałów, reklamy, żeby przebić się do ludzi z tymi materiałami, czy nawet opłacić subskrypcję podcastową, na które przecież każdy materiał publikuje także w formie podcastowej. I dziękuję tym osobom i mam nadzieję, że będzie ich więcej w 2020. I pamiętajcie, żeby subskrybować bez schematu, jeżeli robicie to na YouTubie, to także kliknijcie dzwoneczek obok przycisku Subskrybuj. Dlatego pokazuję swoją mordkę, żeby was do tego przekonać, jeżeli oglądacie wersję wideo. I sprawdźcie także playlistę wszystkich recenzji, gier, filmów, seriali z 2019 roku. I promowany obecnie przeze mnie materiał Druga filozofa, droga rebelianta, który jest moim esejem o tym, jak obraz zmienia nasze myślenie o rzeczywistości, jednocześnie wywiadem z moim kolegą i filozofem i autorem książki Jaskinia droga rebeliantów Jarosławem Markiem Pychałą.